Cześć, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną doktor habilitowany Krzysztof Turowski. Jak widzicie po tej biblioteczce, za nim znany bibliofil, a kto wie, czy nawet nie mul książkowy. Cześć, Krzyśku. Cześć. I wspominam o tym, ponieważ chcemy z Wami porozmawiać właśnie o książkach. Jest tak, że Instytut wydał tych książek już dobre kilkadziesiąt, około 40 na tę chwilę, kiedy rozmawiamy. I często na jakichś wydarzeniach, czy kiedy się widzimy, ale też w internecie, pytacie się, od jakich książek zacząć, które książki są trudne, które łatwe, które, jak chcę przeczytać książki o pieniądzu, to w jakiej kolejności i tak dalej. I chcemy Wam odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście nie zrobimy tego wszystkiego w jednym filmiku, ale postanowiliśmy trochę takich filmików nakręcić, gdzie o różnych książkach poopowiadamy. A chcielibyśmy zacząć właśnie od tego, które książki polecamy na początek swojej przygody z ekonomią. I dlatego będziemy rozmawiać dzisiaj o takich trzech pozycjach, które tutaj mam. I na pierwszy ogień idzie oczywiście Ekonomia w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta. Jakbyś, Krzyśku, mógł powiedzieć, dlaczego warto swoje poznawanie ekonomii rozpocząć właśnie od tej pozycji, to co byś powiedział? Może dlatego, że jest to pozycja klasyczna. Już ta pozycja, która już ma prawie 70 lat, też stanowiła jakiś pewien punkt wyjścia w zapoznawaniu się z ekonomią już wielu pokoleń ludzi, ekonomistów, też laików zainteresowanych ekonomią. A także to, że ona przedstawia, tak jak wiele autorów, których szkoła austriacka bardzo ceni, czy wręcz należeli do szkoły austriackiej, takich jak Ludwig von Mises czy Fryderyk Bastiat, przedstawia jedną konkretną myśl, przedstawia prostą lekcję ekonomiczną, a potem pokazuje zastosowania w różnorodnych aspektach. I w tym przypadku jest to lekcja, którą najlepiej można oddać tytułem właśnie bastiatowskiego Co widać, a czego nie widać. I potem właśnie Hazlitt umiejętnie już na przykładach, które są współczesne, pisane są w okresie powojennym, ale już na przykładach, które z pewnością będą bliskie każdemu współczesnemu czytelnikowi, pokazuje, jak można zastosować to do różnorodnych dziedzin, takich jak roboty publiczne, takich jak opodatkowanie, takich jak kwestie automatyzacji, kredytów rządowych, ceł, różnorodne kwestie, z którymi możemy się spotkać dzisiaj, które są przedmiotem debaty publicznej, ale również ten podstawowy wgląd, który Hazlitt próbuje nam przekazać, czyli że nie liczy się tylko to, co widać, ale również to, czego nie widać i te skutki, które nie zaistniały, a zaistniałyby, gdyby pewna interwencja się nie pojawiła, również są ważne i należy je brać pod uwagę przy ocenie pewnych interwencji, pewnych regulacji, pewnych ograniczeń. Tak, jakby jest to tyle ciekawe, że w zasadzie na przykład z taką analizą ceł, która jest u Hazlitta podana, zgadzaliby się prawie wszyscy ekonomiści, a jakby, jak widzimy to chociażby po Polsce i o dyskusji o handlu z Ukrainą, która od 2 lat się toczy, jest to dość trudne do przyswojenia dla wielu osób, więc Hazlitt będzie tutaj cenną lekturą na pewno. I jakby, żeby może trochę pokazać, na czym polega ta jedna lekcja, to spróbuję na przykład powiedzieć, co mi się wydaje, że Hazlitt mógłby powiedzieć na temat właśnie na przykład takie, czy embargo na handel zbożem z Ukrainą to jest korzystne rozwiązanie gospodarczo. No bo jakby widzimy, że dzięki temu, że to embargo jest, to dochody producentów zboża w Polsce, jak rolników, którzy pszenicę, kukurydzę czy inne zboża produkują, będą nieco większe niż byłyby. Z drugiej strony jeszcze na przykład widzimy, że ceny tego zboża, za które płacą konsumenci, będą trochę wyższe. I to jakby to są te rzeczy, które dają się relatywnie widoczne. Może nie wszyscy widzą te wyższe ceny, ale przekonanie o tym, że tak jest, to nie jest trudne. Natomiast dobry ekonomista na tym by nie poprzestał, tylko zacząłby poszukiwać jakby dalszych konsekwencji tego, że takie embargo napłynie. Na przykład mógł zadać pytanie, do czego to zboże, jakby do Polski przypłynęło, byłoby wykorzystywane. No i na przykład zboże jest na przykład częścią pasz, jaką karmi się zwierzęta. I na przykład Polska jest największym producentem drobiu w Europie, więc gdyby to zboże napłynęło, to poprawiłaby się rentowność producentów drobiu. Tak?
Co prawda, producenci zboża by stracili, ale producenci drobiu by zyskali. Czy generalnie inni przedstawiciele tej produkcji zwierzęcej? Do tego mamy na przykład bardzo mocno rozwinięty przemysł przetwórstwa spożywczego. Mamy na przykład taką spółkę InterEuropol, którą głównie znam z tego, bo sponsorują też zespół wyścigowy w długodystansowych mistrzostwach świata, nawet wyścig w Le Mans zdarzyło im się wygrać. I ta firma jest jednym z największych producentów mrożonego pieczywa w Europie, i że tak powiem, tym pieczywem zalewa Niemcy i inne kraje. No i gdyby mieli znowu dostęp do tańszego zboża, to byłaby tańsza mąka i moglibyśmy jeszcze bardziej, że tak powiem, zalewać tym pieczywem mrożonym zachodnią Europę. I właśnie pokazanie takich różnych możliwych związków, tak żeby ktoś mógł sobie pełny ogląd wyobrazić, także to nie jest tak, że jakby tracą tylko konsumenci bezpośrednio, a zyskują producenci, którzy można powiedzieć, no tak, no, pół na pół wychodzi, ale że jeszcze jest cała grupa różnych producentów, którzy tracą, których nie widzimy, tak? I to jeszcze można dodać, nie powiedzmy, branżę logistyczną, która zajmowałaby się na przykład reeksportem tego zboża, co i tak byłoby łatwiejsze, gdyby tego embarga nie było. Niby ten tranzyt jest możliwy, ale wiemy, że i tak wiążą się z tym różnego rodzaju emocje. Czasami jakieś zboże zostanie wysypane z pociągów, etc. Nie jest to biznes taki zupełnie bez ryzyka. Gdyby to unormować, to też jakby dość dobrze rozwinięta branża logistyczna czy portowa w Polsce mogłaby się jeszcze lepiej rozwijać. I te wszystkie rzeczy trzeba by wskazać, jeśli stosować by tę właśnie pierwszą lekcję ekonomii Hazlitta. Dzięki czemu ludzie mogliby sobie wyrobić, no, bardziej pełny obraz tego, co jakby, co mamy sądzić na temat tego, czy embargo na handel bądź nakładanie ceł na przykład jest dobrym pomysłem, a takich analiz, no, niestety wielu nie ma, przez co cały czas jesteśmy zdani na lekturę Hazlitta. Tak, i to też trzeba dodać, że oprócz takiej analizy, którą można przenieść do obecnych właśnie kwestii, na przykład zboża, również analogii, które można wyciągnąć z książki Hazlitta i przełożyć jeden do jednego na sytuację współczesną Polski, jest mnóstwo dyskusji, chociażby o stabilizacji cen towarów. No to przecież jest duża kwestia chociażby regulowanych cen prądu, prawda? Jeżeli mówimy o kontrolach czynszów, też cała dyskusja, która się toczy na temat mieszkalnictwa, jeżeli chodzi o właśnie o kwestie podatków czy kredytów rządowych. No, kredyty rządowe, no to nie wiem, chociażby słynny kredyt 2% czy postulaty kredytu 0%. Więc to są kwestie, które nadal są aktualne i które były aktualne w Stanach Zjednoczonych lat 40. i 50. i tak samo są aktualne w Polsce w trzeciej dekadzie XXI wieku, więc tu się pod względem podstawowego rozumowania ekonomicznego nic nie zmieniło. Powiedz, jakby, jeśli chcemy po tę książkę sięgnąć, czy powinniśmy, nie wiem, coś wiedzieć wcześniej, czy musimy przejść kurs podstaw przedsiębiorczości w liceum, albo biznesu i zarządzania, albo zaliczyć kurs z mikroekonomii na studiach? Nie, znaczy akurat też bardzo dużą zaletą książki Hazlitta jest to, że ona jest bardzo prosta i to jest chyba książka, która ma najmniejszy próg wejścia, chociaż wszystkie trzy książki, które dzisiaj będziemy omawiać, są w zasadzie dostępne dla początkującego czytelnika, ale to jest jedno bardzo proste rozumowanie, czy bardzo prosta prawda o takim myśleniu ekonomicznym, czyli o rozważaniu właśnie tego, co widać, tego, czego nie widać, i patrzenia nie tylko na najbardziej bezpośrednie skutki. I to jest w zasadzie też pewna obserwacja, która jest dostępna każdemu człowiekowi, i też prześledzenie tych wszystkich zastosowań nie wymaga jakiejś większej wiedzy niż ogólnej orientacji gospodarczej, czytania jakichś informacji gospodarczych w internecie i też umiejętności pewnego podstawowego rozumowania, więc to jest książka dla każdego. Tak, spokojnie można po nią sięgnąć, jak i też można ją komuś sprezentować. Nawet powiedzmy, ja kończyłem studia ekonomiczne, ale na tyle ciekawa rzecz mnie spotkała, że mój kolega ze studiów tak kiedyś
się mnie zapytał, co warto tak o ekonomii przeczytać, no bo ty w tym instytucie działasz i ten, no to przeczytaj sobie ekonomię w jednej lekcji. Stwierdził, że to jest bardzo ciekawe i że jakby tak ze studiów nie wyniósł tej całej wiedzy, natomiast jakby pytał się, czy na przykład istnieje taki, powiedzmy, prointerwencjonistyczny odpowiednik książki Hazlita i jakby jak myślałem o tym, no to zupełnie nie byłem w stanie znaleźć czegoś takiego, co jakby w taki przystępny sposób, właśnie, że argumenty za interwencjonizmem by próbowało referować. Raczej mam wrażenie, że dużo cięższa jest ta literatura, powiedziałbym, o mniej rynkowym zabarwieniu. Tak, o ile chyba nie przyjmuję założenia, że wszystkie problemy biorą się z braku pieniędzy, czyli każdy problem można rozwiązać dosypując odpowiednio więcej pieniędzy, to już, jeżeli pomijemy taką prostą, żeby nie powiedzieć prostacką argumentację, to już jakieś ewentualne kwestie argumentów za interwencjami, no już wymagają jakichś specyficznych badań, też założenia, że o szczególne, akurat wystąpiły pewne szczególne okoliczności, że sytuacja jest nietypowa, a nie jest to jakaś taka właśnie ogólna prawda podstawowa. Zresztą to jest tak, że nawet jeżeli ktoś argumentowałby za interwencjami, to też musiałby rozważyć skutki krótko- i długoterminowe, więc w tym sensie prawda Hazlita też go jak najbardziej powinna obowiązywać. To ja jeszcze dodam tylko, że chociaż jakby ta lekcja jest powtarzana, no tak, na różnych przykładach, które wymieniałeś, te powiedzmy, które jak najbardziej są aktualne do dzisiaj, to też jest tak, że Hazlitt jakby w każdym rozdziale coś dodaje, że tak powiem, z zasobu teorii ekonomii, przez co jak czytelnik przejdzie przez całą książkę, to już będzie miał jako takie pojęcie, prawda, o tym, jak działa system cenowy i po co on w ogóle funkcjonuje, jak też nawet lekko, chociaż w taki bardzo rudymentarny sposób, tak zaczyna zahaczać na przykład o kwestie cykli koniunkturalnych, czy właśnie inflacji, takich spraw bardziej makroekonomicznych, ale w takim no, bardzo podstawowym poziomie. Natomiast jakby to nie jest tak, że jakby w kółko, Macieju, cały czas mówimy o tym samym, ale są umiejętnie dodawane kolejne elementy teorii ekonomii. Tak ja to przynajmniej oceniam. Tak, jeszcze to też pokazuje dobrze, że ekonomia to jest nauka zintegrowana i ciężko jest mówić o właśnie chociażby kwestiach regulacji bez odniesienia do tego, jaką funkcję spełnia system cenowy, czy jak wyłaniają się ceny. Jeżeli mówimy o kwestiach monetarnych, no to trzeba mieć w tle wszystkie podstawy teorii pieniądza, a jeżeli mówimy o właśnie kryzysach, trzeba rozumieć, czym są cykle koniunkturalne i skąd się biorą kryzysy, więc to jest nieuniknione, przy czym zaletą też książki Hazlita jest to, że to jest wprowadzane w bardzo bezbolesny sposób i jest takim wątkiem uzupełniającym. Druga książka, o której chcemy dzisiaj opowiedzieć, to Niepoprawny politycznie przewodnik po kapitalizmie, którą napisał jak najbardziej żyjący i współczesny amerykański ekonomista Robert Murphy, jakby związany jak najbardziej ze szkołą austriacką. Jak byś tę książkę scharakteryzował? No, ta książka to jest, z jednej strony można to potraktować jako ujęcie tych wszystkich kwestii, które są bardzo często wysuwane jako zarzuty wobec systemu kapitalistycznego i odpowiedzi na te zarzuty, a z drugiej strony jako właśnie taki przegląd kwestii, które też mogą się pojawiać w szerszej debacie jako stawiane wątpliwość, czy na pewno kapitalizm jest systemem gospodarczym, który odpowiada na pewne kwestie, czy radzi sobie z pewnymi kwestiami. I tutaj Robert Murphy podchodzi do sprawy bardzo szeroko, bo oprócz tego, że omawia właśnie kwestie systemu cenowego i rynku pracy, no to również porusza takie kwestie, które w pierwszej kolejności wydają się mniej związane z wąsko rozumianą ekonomią, a właśnie bardzo często są poruszane przez zwolenników takiego szerszego, bardziej holistycznego podejścia, jak kwestie antydyskryminacyjne, jak niewolnictwo, jak ochrona środowiska. I przy czym to nie jest tak, że zaniedbuje kwestie bankowości, zaniedbuje kwestie pieniądza. Nie, właśnie to jest bardzo szerokie potraktowanie i pokazanie, jaka jest rzeczywista logika ekonomiczna, która uzasadnia pewne takie, a nie inne rozwiązania instytucjonalne i rzeczywiście, że system kapitalistyczny czy instytucje systemu kapitalistycznego realizują pewną funkcję, że dzięki własności prywatnej możliwa jest kalkulacja, możliwe jest oszacowanie korzyści do kosztów, że są internalizowane koszty
pomyłek szacowania, że przedsiębiorcy dzięki temu mogą się uczyć. No, dlaczego ten proces rynkowy jest samokorygujący? No i ogólnie takie przejście przez podstawowe kwestie problemowe, a jednocześnie zapoznanie się na takich bardzo praktycznych przykładach z praktycznie całą teorią ekonomii w takiej podstawowej formie. Tak, jakby ta książka jest z 2007 roku oryginalnie, więc jest jakby no, dużo bardziej współczesna i też te przykłady, które są tutaj poruszone, są dużo bardziej współczesne, tak, jest coś nie wiem, do globalizacji, współczesnym handlu międzynarodowym i tak dalej, współczesnych regulacjach rynku pracy, wielkich korporacjach, zarobkach sportowców, więc jakby o ile wiele z tych kwestii poruszanych przez Hazlitta dalej jest aktualnych, tak tutaj mamy jakby zbiór rzeczy, które chyba praktycznie wszystkie cały czas możemy odnaleźć we współczesnym świecie, które Murphy poruszył te 17 lat temu. Tutaj jakby nic się nie zestarzało. I do tego dochodzi według mnie bardzo ważna rzecz, taka, że Murphy ma moim zdaniem całkiem niezłe poczucie humoru. Jeśli ktoś na przykład spróbuje obejrzeć jakiś jego wykład na YouTubie, no to jest to normalne, że ten wykład jest często przerywany przez salwy śmiechu publiczności, ma jakby duży dystans do siebie i to też w słowie pisanym widać, jak są jakieś jego krótsze teksty, na przykład tłumaczone też na Mises PL, to ja lubię je studentom zadawać, bo to jest napisane w sposób klarowny, przejrzysty, a do tego jeszcze zabawny, więc mają bodziec do tego, żeby doczytać do końca. To jakby nagromadzenie zbyt wielu danych bez dawki humoru zdecydowanie przeszkadza w tym, żeby całość wiedzy przyswoić przynajmniej przeciętnemu czytelnikowi, może niekoniecznie tobie, ale tak to myślę, że można założyć. To prawda, a z drugiej strony ta książka nie traci ani joty właśnie ze swojej siły argumentacji i też Murphy wprost, ale rozwiewa pewne bardzo popularne mity już konkretnie gospodarcze, na przykład kwestie monopolii. Tu omawia bardzo klasyczną i szeroko dyskutowaną w świecie kwestie Standard Oil i w ogóle ustaw regulacyjnych czy antytrustowych, antymonopolowych, które już to są kwestie sprzed 100 lat, ale i również odnosi się do sprawy Microsoftu, co jest sprawą z kolei sprzed lat kilkudziesięciu, no 20, 30, o ile dobrze pamiętam. Więc jest odniesienie zarówno do klasycznych kazusów ekonomicznych, jak i do spraw nowych i też pokazanie, że to nie jest tak, że system kapitalistyczny z założenia sprzyja monopolom, a nawet, że w pewnych przykładach, że ta regulacje antytrustowe są takie korzystne i że ideałem rzeczywiście musi być system rozdrobnionych spółek. No to już zależy od konkretnych branży i w konkretnych branżach może się okazywać, że pewna spółka wyrosła duża właśnie dlatego, że oferuje najlepszy produkt i próby zmiany struktury rynku administracyjne będą szkodliwe czy nałożą dodatkowe koszty na branżę. No i z drugiej strony też rozwiewa popularny mit tego, że inwestorzy stanowią jakąś klasę bogaczy, czy jakiś taki zamknięty klub najbogatszego 1%. I pokazanie, że w zasadzie w systemie kapitalistycznym każdy na mocy tego, że może kupić pojedyncze akcje, też staje się inwestorem i dzięki temu uczestniczy w procesie rynkowym, wpływając na wycenę kapitałową spółek. I w zasadzie to dzięki temu, że pojawiła się w ogóle chociażby instytucja spółek akcyjnych, to też ta własność została właśnie rozproszona i możliwe stało się masowe uczestnictwo. W tym sensie własność została spopularyzowana. Tak, to już nie tylko, że ktoś posiada jakąś własną nieruchomość czy jakąś własną pałac ziemi, ale również może się stać kapitalistą w pełnym tego słowa rozumieniu. Tak, wydaje mi się, że jeśli właśnie najpierw przeczyta się Hazlitta, ekonomię w jednej lekcji, a później przeczytamy Murphy'ego, niepoprawnie polityczny przewodnik po kapitalizmie, to już jakby nasz zasób wiedzy teoretyczno-ekonomicznej, a także już coraz bardziej umiejętności stosowania jej do analizy konkretnych procesów gospodarczych będzie jakby systematycznie wzrastał i te wątki, które Hazlitt rozpoczyna, są tutaj ładnie przez Murphy'ego rozwinięte i jakby zaaplikowane do rzeczy znanych nam, nie wiem, z pierwszych stron gazet, portali internetowych, czy to, co dzisiaj trawimy, tak, nie wiem, kanałów na YouTubie.
Tak, i jeszcze też odnosząc się może nieco do tego, jak chwilę rozmawialiśmy poza kadrem, to jest, tak jak wspominałeś, chyba twoja ulubiona część. Na początku można zrobić sobie quiz, czy jesteś kapitalistyczną świnią, a potem już po przeczytaniu całej książki można sprawdzić, czy odpowiedzi się zmieniły, czy w pewnych kwestiach argumentacja Murphy'ego nie wpłynęła na zmianę zdania. Więc to jest też bardzo ciekawe. Tak, i trzecia książka, o której dzisiaj chcemy opowiedzieć, to książka relatywnie najgrubsza z tych wszystkich trzech, czyli Ekonomiczny punkt widzenia Mareya Rothbarda, i jest to książka różniąca się formą od dwóch pozostałych. Mianowicie to jest zbiór felietonów Rothbarda z przełomu lat 80. i 90. Natomiast są to generalnie dość krótkie felietony wpisane do, powiedzmy, popularnych periodyków. Przez co są też jak najbardziej przystępne dla czytelnika. Można naprawdę wziąć z półki księgarni od tak i zacząć czytać, i nie będzie to lektura zbyt trudna. I ja tę książkę lubię właśnie dołączać jako trzecią do tego zestawu, ponieważ wydaje mi się, że można sobie rozwinąć umiejętności analizy ekonomicznej właśnie dzięki lekturze tej książki, jakby co przez to rozumiem. Tutaj Rothbard analizuje jakieś konkretne problemy. To jakaś ustawa została zaproponowana w kongresie, to gdzieś tam nałożono jakieś cło, jakiś powiedzmy handel z Meksykiem, to zabroniono jakimś Meksykanom gdzieś tam w Kalifornii pracować, etc., etc. I takie kolejne pojedyncze regulacje są przez Rothbarda analizowane właśnie z punktu widzenia teorii ekonomii, dzięki czemu jakby z jednej strony wzrasta nasza wiedza o teorii ekonomii, bo różnego rodzaju mechanizmy przez Rothbarda są przywoływane, mniej lub bardziej skomplikowane, a z drugiej strony jakby coraz lepiej jesteśmy w stanie zobaczyć, w jaki sposób ekonomista, używając tej abstrakcyjnej teorii, może zrozumieć problemy otaczającego go świata. Tak, i tutaj też warto dodać, że Rothbard, podobnie jak Murphy, przechodzi przez bardzo szeroki zakres tematów gospodarczych. Zarówno porusza kwestie bardziej związane z teorią, czy rekonstruuje pewne podstawowe pojęcia teoretyczne w pierwszych częściach, ale odnosi się do kwestii bardzo szeroko teoretycznie i praktycznie omawianej w literaturze naukowej szkoły austriackiej, czyli kwestie socjalizmu, interwencjonizmu, pieniądza i bankowości, cykli koniunkturalnych, polityki fiskalnej, polityki monetarnej, też handlu międzynarodowego. I też bardzo często odnosi się w sposób taki zaskakujący. Na przykład też Ronald Reagan wcale okazuje się nie być jego faworytem, mimo że ma raczej reputację polityka bardziej wolnorynkowego w takiej debacie publicznej. Natomiast Rothbard punktuje te wątki, które rzeczywiście były raczej w jego ocenie retoryczne, a praktyka się z tym mocno rozmijała. Więc można to też popatrzeć jako konkretne kazusy z historii właśnie głównie Stanów Zjednoczonych, ale też te przypadki nie są aż tak odległe od tego, co możemy zobaczyć we współczesnych debatach w Polsce. Więc czy to są Stany Zjednoczone lat 70., 80., 90., czy współczesna Polska, no to pewne problemy wydają się powtarzać, powracać. I te dyskusje, które na przykład Rothbard mówił o NAFTA, czyli o Unii Handlowej Północnej Ameryki, można też odnosić do dyskusji o Unii Europejskiej. Kwestie dotyczące interwencji fiskalnych przenoszą się niemal jeden do jednego, więc ta książka z jednej strony jest świetną analizą czasów Rothbarda pisanych do prasy popularnej, a z drugiej strony jak najbardziej stanowi dobrą podstawę do samodzielnego myślenia o tym, co widzimy dookoła nas. Tak, jakby i oprócz tych takich, powiedzmy, analizy przypadków, jak to byśmy na studiach powiedzieli, która się tutaj wielokrotnie pojawia, to też zdarzają się takie teksty poruszające jakieś problemy bardziej teoretyczne, czy zbierające jakąś wiedzę. Tak, jest taki tekst na przykład o 10 ekonomicznych mitach, dość, wydaje mi się, przystępny. I kilka takich tekstów można znaleźć dotyczących spraw bardziej teoretycznych, więc jednocześnie jakby idąc tą ścieżką właśnie Hazlitt, Murphy, Rothbard, można już jakby wyrobić sobie zdanie na temat tego, którą część ekonomii chcemy dalej zgłębiać. Oczywiście można poprzestać na tych trzech książkach. One już i tak, że tak powiem,
skuteczną dawkę wiedzy ekonomicznej komuś przekażą i taka osoba po lekturze tych trzech książek będzie, wydaje mi się, już całkiem przyzwoicie uodporniona na analizy ekonomistów pojawiających się w mediach, którzy niestety tych książek nie znają i lekcji z nich płynących. Więc jakby myślę, że pewna niezależność ekonomicznego myślenia i szukanie jakichś podstawowych relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy regulacjami na przykład, a tym, jaką sytuację na rynku powodują, jest możliwe jakby do zdobycia po lekturze tych książek, ale właśnie dzięki temu, że Rothbard czasami rozwija rzeczy trochę bardziej skomplikowane, no to już można stwierdzić, że tutaj ta teoria pieniądza jest ciekawa, więc potem idziemy po książce dotyczącej teorii pieniądza, a tutaj zagadnienie socjalizmu jest ciekawe, więc możemy zerknąć sobie na książki dotyczące socjalizmu i tak dalej, więc pod tym względem też mi się wydaje, że jako lektura numer 3 to jest to lektura odpowiednia. No i dodajmy, że wszystkie trzy książki też charakteryzują się tym, że jest znakomite tłumaczenie zespołu, który już od lat tłumaczy książki Instytutu Misesa i No, też. niestety tłumaczył raczej. No ale jest tak, że właśnie, że tłumacze tacy jak Jan Lewiński, Marcin Zieliński i ojej, kto tłumaczył Hazlita? Hasli to Grzegorz Grzegorz Łuczkiewicz. Kos. Ale generalnie te książki czyta się bardzo dobrze i też mając w pamięci to, że autorzy sami są bardzo dobrymi ekonomistami w tradycji szkoły austriackiej, oni wiedzą, jak przetłumaczyć, co na rynku ogólnych książek ekonomicznych nie zawsze bywa regułą. I to jest bardzo, bardzo dobrze, że tłumaczy to ktoś, kto wie, o co chodzi. Więc pod tym względem też można polecić. No i wszystkie pozycje są, tak jak wspominałem wcześniej, pozycjami również dla początkującego czytelnika, co nie znaczy, że czytelnik jakiś bardziej zaawansowany, który chciałby zapoznać się z konkretnymi przypadkami, nie znajdzie czegoś dla siebie, bo znajdzie i bardzo dużo. Czyli ja czytałem przynajmniej ekonomiczny punkt widzenia i niepoprawny politycznie przewodnik dość późno na gruncie mojej edukacji ekonomicznej. To też nie wiem, gdzieś już na pewno po tym, jak przeczytałem Rothbarda, właśnie Man, Economy and State, i naprawdę bardzo przyjemnie się to czytało. I to jest też bardzo lekka, tak jak już Mateusz powiedziałeś, lektura. I polecam wszystkim. Tak, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że oczywiście wszystkie te trzy książki znajdziecie w naszym sklepie na stronie sklep.mises.pl i z okazji tego, że ten film publikujemy, to będzie można je znaleźć nawet w pakiecie, gdzie będą miały promocyjną cenę i będzie można zestaw tych trzech książek kupić taniej. A dodatkowo, jako że będziemy cyklicznie publikować te kolejne nasze rozmowy o książkach, to przy każdej takiej rozmowie jeszcze będzie pojawiał się bonus. Mianowicie w opisie tego filmu znajdziecie kod rabatowy, który obniży wartość waszego zamówienia o 10%. Jakby niezależnie od wszelkich innych promocji i czy kupujecie te książki, czy jakiekolwiek inne. I on będzie ważny przez tydzień od dnia publikacji filmu, więc pamiętajcie o tym, żeby śledzić to, co na naszym kanale się pojawia. Najlepiej oczywiście zasubskrybować nasz kanał na YouTubie i generalnie śledzić nasze media społecznościowe, wszelakie i stronę internetową, zapisać się na newsletter. Dzięki temu możecie być pewni, że nie ominą Was tego typu promocje. Ja Was gorąco zachęcam do lektury tych trzech książek. Jeśli już sami je przeczytaliście, to może też zastanówcie się, czy są w Waszym otoczeniu osoby, które by skorzystały na lekturze takich książek, które może chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej o rzeczywistości społeczno-gospodarczej i uważacie, że przeczytanie takiego zestawu mogłoby wprowadzić jakiś zdrowy dysonans poznawczy u tych osób. Wtedy też oczywiście nasz sklep swoje usługi poleca. Tak, więc ja mogę tego się dołączyć do tego, co mówisz, że warto przeczytać, warto puścić te książki w szerszy obieg, sprezentować znajomym, rodzicom, czy ludziom nawet, którzy się mogą pierwotnie nie zgadzać, albo takim, którzy mają jakieś inklinacje w kierunku zainteresowania ekonomii, ale jeszcze do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z jakąś właśnie taką twardszą, czy taką bardziej mocniej uteoretyzowaną ekonomią, żeby ich też nie odstraszyć. Więc jeszcze raz zachęcam do lektury. Dziękuję Ci za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki.